To jest ewidentny triumf biało-czerwonych. Pius Paszka 10, 1/10 punktu za Janem Haponenem. Draco Malfoy wygrywa minimalnie drugi rok dziewiąty, który minimalnie przed rokiem 15. Czwarty rok pierwszy, piąty Noriaki Kasai. Potem rok 19 na miejscu szóstym, siódmy Łukasz Rutkowski, potem Krzysztof Miętus, który sporo awansował w Serifinowej, pamiętamy, z miejsca 30 na 8. Dziewiąty Janek Haponen, też sukces, chociaż trochę mniejszy niż Krzysztof Miętus. A dziesiątkę zamknął Pius Paszkę, który miał szansę wygrać te zawody, no ale nie zawsze szansa jest wykorzystana. Dla roków bardzo dobre zawody, 3 roki w czołowej czwórce, potem następny na początku drugiej dziesiątki. No i w drugiej dziesiątce ogólnie tych roków mieliśmy aż 5. Poza tym rok trzeci, rok 11 na początku trzeciej dziesiątki, tylko rok 16 był tutaj takim antybohaterem konkursu. Kofler z jednym punkcikiem, Jakobsen z 6, Murańka z 7, Deszwanden z 8. Rok Justin 16, który rotuje honor Słowenii. Jana Haponen jakbyśmy 9, najlepszy zakończył w Kasai 6, 5. Kasai na 5 miejscu, Jumu Harada 19, Kenshiro i to 27. Najlepszy z Polaków, Arkadiusz Eriko na 29 pozycji. No, konkurs nie stoczył na poziomie w tej serii finałowej. Oto przełożenie tego konkursu na klasyfikację. Rumoren oczywiście utrzymuje prowadzenie bardzo bezpieczne. Drugi jest rok 15, trzeci Krzysztof Miętus. Czwarty rok 21, piąty Janusior w tym zestawieniu. Szósty Klemens Murańka. Potem rok 16. Kenshiro Ito przesunął się z 9 na 8 miejsce, bo to jest zepchnął Witalia Kalinczaka na miejsce 9. 10 jest Draco Malfoy, który zepchnął z czołowej dziesiątki Ciemajdę. 11 rok pierwszy, 12 Kasai, 14 Tepesz, 15 miejsce dla Jana Haponena w tym